Cześć, w tym tygodniu testujemy Mitsubishi Pajero Sport. Sprawdźmy więc, ile sportu tak naprawdę jest w tym egzemplarzu. Jeśli wydaje się Wam, że skądś znacie ten samochód, to macie rację, ponieważ tak naprawdę Mitsubishi Pajero Sport to Mitsubishi L200, czyli pick-up osadzony na ramię, tylko po prostu w nadwoziu kombi i dzięki temu dostajemy 714 litrów bagażnika. Niestety nie mamy możliwości zamówienia trzeciego rzędu siedzeń, no a z racji tego, że koło zamieszczone jest pod zderzakiem, będziemy mieli problem z montażem haka holowniczego. Pod maską Mitsubishi Pajero Sport znajdziemy tylko jeden silnik i jest to 175-konny 2,5-litrowy diesel. I może być połączony ze skrzynią manualną, pięciobiegową oraz automatyczną pięciobiegową, tak jak w przypadku naszego egzemplarza. I szczerze mówiąc, tych 178 koni nie czuć, zwłaszcza na trasie, z racji synchronizowania skrzyni i jej przełożeń, więc o wiele lepiej sprawdza się w terenie i trzeba też powiedzieć, że jest bardzo tak leniwa. Ciekawostką są dwa akumulatory, z racji tego, że samochód miał swoją premierę również w Moskwie. I praktycznie cały samochód jest przystosowany do rynku wschodniego, stąd też dwa akumulatory na ciężkie mrozy. Mitsubishi Pajero Sport zostało zaprezentowane w 2008 roku. Jak zapewne się domyślacie, we wnętrzu czuć taki archaizm. Samo wnętrze jest kopiowane z modelu L200, co niewątpliwie będzie plusem, jeżeli wybierzemy się w teren, ponieważ te plastiki zniosą naprawdę wiele. Za to problemem jest możliwość konfiguracji samochodu, ponieważ tak naprawdę konfiguracje są dwie. I różnią się one skrzynią, ponieważ w naszej wersji automatycznej, to jest droższa wersja, która oczywiście kosztuje więcej, mamy automatyczną klimatyzację, tempomat i 6 zamiast 4 głośników. Jeśli zdecydujemy się na manual, nie możemy dobrać sobie tych dodatków, tylko musimy zdecydować się na tańsze wersje, 4 głośniki bez tempomatu. Jedyne, na co możemy się zdecydować, to pakiet skórzany, czyli dodatkowe tutaj ogrzewanie foteli i wykończenie z bardzo ładnej skóry za około 6000, lub jeśli zależy nam na lepszej jakości dźwięku, możemy zdecydować się na system multimedialny, który będzie umieszczony tutaj za ponad 6000 zł. Jeśli spodziewacie się tutaj jakichś elektronicznych udogodnień, to niestety nie w tym samochodzie. Mamy tutaj system Super Select, czysto mechaniczny. Możemy sobie zapakować centralny dyferencjał, mamy reduktor, wszystko na jednej dźwigni, blokada tylnego mostu, więc naprawdę w terenie nie mamy się czego obawiać. Dodajmy do tego jeszcze wysoki prześwit i całkiem dobre opony. I w terenie nie będziemy mieli żadnych problemów. Żeby pokazać Wam, jaką zaletą jest mechaniczne ustawienie tutaj wszystkich systemów terenowych i blokad, spróbujemy tutaj podjechać, mam nadzieję, że się zakopiemy. Tak, teraz wystarczy tylko podłączyć przedni napęd, który możemy to przy okazji robić aż do 100 km na godzinę. Podajemy trochę gazu i wyjeżdżamy bez problemu. Mitsubishi Pajero Sport jest pozbawiony praktycznie wszystkich systemów elektronicznych, jakie znajdziemy chociażby w SUV-ach, ale oczywiście ma to swoją zaletę, ponieważ tutaj wszystko jest mechaniczne, a co za tym idzie, bardziej odporne na wilgoć w offroadzie, więc jeśli jesteście zainteresowani, jeśli lubicie jeździć po takich terenach, no to nie ma lepszego auta. Sam producent również wspiera takie używanie Mitsubishi, ponieważ mamy w pakiecie, możemy sobie dokupić chociażby wyciągarkę, snorkel, orurowanie dodatkowe. Nie wspominając również o płytach, które chronią silnik czy dyferencjał, więc samochód jest przystosowany tylko do jednej, jedynej rzeczy: zdobywać bezdroża. Jeśli jesteście zainteresowani kupnem Mitsubishi Pajero Sport, na najtańszą wersję ze skrzynią manualną musicie wysupłać 137 990 zł. Jeśli chcecie kupić wersję ze skrzynią automatyczną, no to już jest koszt około 159 tysięcy, ale i tak problem pieniędzy nie jest największy, ponieważ na rynek polski przeznaczone jest tylko 150 sztuk tego samochodu, a dziś, gdy sprawdzałem rano, dostępne było tylko 46. Więc jeśli szukacie samochodu do terenu i jesteście zainteresowani Mitsubishi, radzę się pospieszyć.